Nie wiem, czy się przedstawiłem. Szymon Ciach, Team Mega Bates. Zajmuję się Federem. Kiedyś byłem spławikowcem, ale teraz koszyk bliższy mojemu sercu. Do zobaczenia na innym łowisku. Mamy też robaki, które musimy przed wędkowaniem odpowiednio sporządzić. Jest tu ochotka, wprawdzie nie jest ona tragiczna, ale warto ją przepuścić, bo to jest taka ochotka sprzed tygodnia. Lekko ją zreanimujemy. Przepuszczanie, to znaczy przepuszczenie przez wodę, tak jak wynosicie. Zostały nam martwe larwy. Na dno opadną te, które są w dobrej kondycji. Przejdą nam przez sito. Jak widać. Ochotka, jak dostała tylko trochę wody, już zaczyna się coraz żwawiej ruszać. To jest dość istotne, bo wtedy nie musimy przebierać. Mamy te najfajniejsze larwy do założenia na hak. Nie dajemy martwych larw także do zanęty jako tak zwany bonus. To będzie chwilkę nam się tutaj przepuszczało. Natomiast zobaczymy, w jakiej kondycji jest nasza pinka. To też jest taka pinka, którą wożę już w zasadzie 3 tygodnie. Wprawdzie warunki są sprzyjające, jest chłodno, ona sobie leży w aucie i raczej nic nie szkodzi. Natomiast zasypałem ją wcześniej takimi odpadami z trocin. To sobie przesieję, żeby to niepotrzebnie nam później nie windowało w łowisku. Mam sitko. Jak widać, idzie to w miarę sprawnie. Wprawdzie na większym sicie byłoby to jeszcze lepsze. Najwyżej tą czynność powtórzymy i przesiejemy w mniejszych partiach. O, tak jest zdecydowanie lepiej. No, w okresie zimowym można oczywiście tą pinkę zasypać jakimś smakiem, zapachem. Mi szczególnie dobrze, jeżeli łowię oczywiście na pinkę, sprawdza się zasypanie jej tak na około dzień, dwa dni przed wędkowaniem mieloną, prażoną kolendrą. Wtedy fajnie uzyskuje taki intensywny, ziołowy zapach, który bardzo dobrze się sprawdza. Taka jest różnica między odsianą a nieodsianą. Widzicie, tutaj jest sporo jeszcze takiego drobnego, lekkiego materiału, który niepotrzebnie będzie nam windował. To jest pinka, która trafi potencjalnie na haczyk, być może ją będziemy używali do wędkowania. Ja oczywiście pinkę, jeżeli świadomie jej używam, dzień wcześniej topię. Tutaj tego nie pokażemy, bo dzisiaj nie zdecydowaliśmy się na pinkę, natomiast zdecydowaliśmy się na kastery. Kastery mamy, kastery dotarły do nas w takim woreczku, są zgrzane, więc będziemy musieli się do niego jakoś dobrać. Zaraz zobaczymy. O, super. No i kaster ma taki charakterystyczny zapach. Nie polecam go dawać bezpośrednio z worka do zanęty, bo to jest taki kwaskowaty zapach. Nie wiem, czy to jest amoniak, czy cokolwiek. Ten zapach jest dość intensywny.
zwykle sobie pomagam w taki sposób, że jeżeli mam trochę wody, a mam, to sobie to przesiewam, ale a jeżeli mam tej wody znacznie więcej lub jestem już nad brzegiem zbiornika, to po prostu urządzam taką kąpiel. Dalsza kąpiel Castera, jak widzicie, jest trochę takiej pianki, natomiast im dłużej będziemy pukać, tym go będzie mniej. Ten zapach nawet tak naprawdę już jest bardzo mało wyczuwalny, albo w zasadzie go już nie ma. Natomiast samego Castera przechowuję przed wędkowaniem w kuwetce. Zalewam to sobie, tutaj mam czystą wodę. O, i w takiej formie on będzie czekał do momentu, jak będę go chciał dodać albo do zanęty, albo będę chciał założyć na hak. Oczywiście te pływające poczwarki można jeszcze sobie odłowić. My to zrobimy za chwilkę, a zobaczymy, w jakiej formie jest nasz Jokers, czyli to, co jest głównym dodatkiem mięsnym do gliny. Szału nie ma, ale sobie go tutaj lekko napowietrzymy. Jak będzie potrzeba, jeszcze zasypiemy jakąś glinką. Ja nie jestem zwolennikiem zasypywania przy gruntowym łowieniu rozpraszaczem, ale zobaczymy. Zakładam, że uratujemy go na tyle, że będzie się nadawał do użycia w naszej mieszance. Jak widzicie, zanęty nie jest dużo. Planujemy łowić 5 godzin, a to jest cała ilość zanęty, która nam jest potrzebna na 5-godzinną zasiadkę. Zakładam, że tu jest 7, 8, może 9 garści zanęty. Ją jeszcze sobie dowilżymy, bo ona od wczoraj nam przeschła. I mamy glinę. Glina jest tutaj. To nie jest cała glina, którą mam przygotowaną, bo jeszcze na samochodzie mam kolejne wiadro. Gliny jest zwykle w stosunku do zanęty tak z 5 razy więcej. Ja od razu potraktuję ją barwnikiem, póki jest sucha. Później jak ją dowilżymy, ten kolor... Ja nie oszczędzam barwnika wprawdzie. Nie poszło go teraz jeszcze tak dużo, ale uzupełnimy to przy tej większej partii zanęty, którą mamy na gliny, którą mamy na samochodzie. To już jest glina przetarta, zmieszana. Double lim i argila to są dwie gliny, które będą bazą naszej mieszanki do łowienia leszczy na tym łowisku. Brzeg jest trudno dostępny, sporo tutaj kamieni, mimo tego, że mamy nogi. Tymi kamyczkami można sobie oczywiście pomagać. Można je w odpowiedni sposób tutaj podstawiać, żeby złapać jak najlepszą
stabilizację. To już wygląda tutaj całkiem dobrze. Zobaczymy jak z tamtej strony. O, tu mamy solidne podparcie. Też jest ok. Warto oczywiście zadbać o to, żeby mieć idealne podparcie dla naszych lędźwi. Ja w zasadzie lubię mieć to nam się coś zacięło. Zacięło się na amen. Ale to jakaś, nie wiem co się stało. Może gdzieś te zawiasy weszły. No dobra. Tak. 90 stopni. Wygląda to solidnie. Cyk. Mamy podparcie. Stabilizacja też super. Więc będziemy mogli montować resztę sprzętu. Wszelkiego rodzaju dodatki, akcesoria potrzebne do budowy zestawów. Oczywiście to kwestia dowolna, z której strony i jak te półki się montuje. Są zawodnicy, którzy lubią je montować z przeciwnej strony. Można taką półkę zamontować nawet z tyłu. Ja od lat praktykuję to, że ta półka jest pod moją lewą ręką. Mam do niej łatwy dostęp. Ona została zaprojektowana w taki sposób, że otwieram ją, tworzy się daszek. Z jednej strony możemy trochę się kryć przed rywalami na zawodach, ale też nam zabezpiecza przynęty przed słońcem, a całkowicie ją zamykając, gdy nagle złapie nas deszcz, możemy ukryć to wszystko, co mamy w niej schowane. Teraz jeszcze czas na fajkę. Mimo tego, że wędkujemy na odrze, jedna fajka do podparcia części szczytowej wędziska, druga do podparcia dolnika. Ja też trochę nietypowo, bo te dwa elementy montuję na prawej nodze. Większość osób montuje tą szczytową część na lewej nodze swojego stanowiska. I w tym sposobem mamy prawie kompletne stanowisko. Do tego oczywiście dojdzie siatka, dojdzie obręcz na nasze wiaderko do gliny i zanęty. Zaczynamy montować sprzęt. Wędka do nęcenia. Tą wędkę mam zwykle już uzbrojoną. To sprawdzony model Megabaits Tactics 3.9, 130 gram wyrzutu, czyli wszystko co w zasięgu rażenia do 50 metrów z niewielką górką. Spokojnie tą wędką obsłużymy. Do tego mamy dość grubą żyłkę 27, która daje nam komfort przy wyrzucaniu dużych pakietów gliny czy zanęty do wstępnego nęcenia. Natomiast sam feeder daje komfort tego, że jeżeli coś przeholujemy, to ta amortyzacja, którą zapewnia tego typu wędka, dla mnie jest o wiele fajniejsza niż jakieś typowe wędki karpiowe, które zwykle są używane do wstępnego nęcenia. Oczywiście z tym ograniczeniem, że tutaj ograniczy nas pewnie dystans, jeżeli chcemy to robić celnie, w tak zwany punkt
Dobra, tą wędkę już trafia na stanowisko. Mamy prawie wszystko. Wędka do łowienia to będzie wędka o długości 3,60. Myślę, że to optymalna wędka do łowienia na dystansie, na którym planujemy dzisiaj wędkować, czyli do około 50 metrów. Do tego podpięty kołowrotek Megabait Stealth. To nowość z roku 2019, natomiast sam kołowrotek będzie miał jeszcze dwa, czy nawet trzy kołowrotki w swojej rodzinie w roku 2020. Typowa federowa maszyna, mocny hamulec, duży duraluminiowy klips. Tak naprawdę szpula sama jest dość płytka, bo tutaj producent wskazuje, że tej żyłki 0,20 powinniśmy nawinąć 200 metrów. Ja nawet wiem, że to jest lekko na minus, bo już w użyciu tego kołowrotka, o użytku jego drugi rok, wiem, że tej żyłki możemy nawinąć około 220 metrów. Fajnie wygląda, ma szeroką szpulę i to, co istotne, bardzo ładnie nawija nam samą linkę i ten hamulec. Natomiast sama szeroka szpula, ten frez, który mamy tutaj na górnej części szpuli, to są tak naprawdę dodatkowe elementy, które sprawiają, że o wiele łatwiej oddaje nam się długie, precyzyjne rzuty. Wędzisko federowe bez szczytówki w zasadzie byłoby dla nas bezużyteczne. Ja szukam tu jedynki. Przed sezonem mam te szczytówki ładnie poukładane. W trakcie sezonu wygląda to już troszeczkę gorzej, a że u mnie sezon się nie skończył, to właśnie jest ta druga opcja, gdzie nie wygląda to zbyt dobrze, ale dziwnym trafem mamy jedyneczkę. Myślę, że taka szczytówka 1OZ będzie rozwiązaniem optymalnym. Jak widzicie, dzisiaj nie mamy fali, nie zamierzamy łowić jakoś mega daleko, a kolega, który wędkuje już wcześniej, dał informację, że uciąg mamy tak naprawdę na około 30 gram, więc wszystko powinno się udać i ten dobór, który zastosujemy, powinien być rozwiązaniem optymalnym. Normalnie na zawodach czy podczas zmagań takich, gdzie chcemy być dostosowani do warunków, które mogą się w trakcie zasiadki zmienić, mogę przygotować drugą wędkę z twardszą i z bardziej miękką szczytówką, tak aby później szybko reagować na to, co nas zostanie nad zbiornikiem, bo to nie tylko wiatr, odra, tam mamy kawałek dalej śluzę, wystarczy jakieś prześluzowanie i tak naprawdę te warunki w wodzie bardzo dynamicznie się zmieniają, więc trzeba być na to przygotowanym i dość sprawnie reagować. Budowę mojego federowego zestawu zaczynam od wciągnięcia na linkę główną, tak naprawdę krętlika z takim koralikiem, który swobodnie porusza się po żyłce, nie uszkadzając jej zakończonego agrafką. To trafia sobie na linkę główną. Cyk. Całość uzupełniamy później stoperkiem. Ja tutaj nie kombinuję, łowię naprawdę mega prosto. Uważam, że często takie proste rozwiązania w wędkarstwie najlepiej się sprawdzają. Tutaj zaskoczymy pewnie tych wszystkich, którzy nie widzą sensu, aby łowić na federa bez użycia skrętki. Nie krytykuję tego rozwiązania, natomiast sam go nie używam. Pokazuję, jak łowimy, jak to jest banalne. Tą naszą agraweczkę, mamy płaski stoperek i całość kończymy szybko z łączką. Może być taka, może być mniejsza, to tak naprawdę zależy od samego wędkarza. Ja tak naprawdę przypadkowo, jaka wpadła na rękę, zamierzamy łowić większe ryby, więc tu jakoś też super się nie odchudzamy.
Tak jak we wszystkich metodach wędkarskich, tego typu węzeł warto sobie gdzieś tam lekko nawilżyć. My też tak robimy pięknie. Cyk, cyk. I tak naprawdę to już jest koniec budowy mojego federowego zestawu. Tutaj trafi koszyk. Z tej strony dopniemy przypon. Uwierzcie, mi się to nie plącze, albo może inaczej. Plącze się tak rzadko, że jakoś nie miałem na razie ambicji, żeby szukać innych rozwiązań. Natomiast pewnie wy macie swoje sprawdzone i bardzo się z tego cieszę, bo każdy musi stosować takie rozwiązania, które dają mu frajdę i radochę z samego wędkowania. Wracamy już po jakimś czasie do naszej ochotki, bo wszystkie larwy przeszły nam przez sito. Oczywiście tych rozwiązań co do przepuszczania ochotki jest kilka, mniejsze, większe sita. Ja akurat zastosowałem to, bo tej ochotki mieliśmy dzisiaj troszeczkę więcej. Ona wyglądała źle w gazecie, natomiast tu już takiej tragedii nie ma. Te larwy, które nam przez sito nie przeszły, to zostawimy dla ptactwa. Ptaki chętnie z tego skorzystają, a my będziemy mieli fajnych gości podczas wędkowania. Natomiast te larwy tutaj już wyglądają naprawdę nieźle. Tam kilka może gdzieś się jeszcze, ale widać, że i one tam ochoczo się ruszają, są w dobrej kondycji. Ja sobie je przepuszczę tutaj. Znajdę pewnie kawałek jakiejś gazetki i niech to sobie nam tutaj spokojnie poczeka. Wrócimy do tej ochotki w momencie, jak będziemy jej potrzebowali do samego wędkowania i nęcenia. Teraz jest czas na sam kosz do podbieraka. Jest ich kilka, mam ich jeszcze nawet kilka w torbie, natomiast żeby później nie mieć problemów z podbieraniem, idziemy ambitnie, liczymy na to, że ryby będą chciały z nami współpracować. Wprawdzie to nie jest typowo kosz do metod klasycznego federa, raczej do metody, ale ambitnie. Mają być duże leszcze, duży kosz, długa sztyca. Zobaczymy, może będziemy odszczekiwali i będziemy tym dużym koszem podbierali 10-centymetrowe ryby. Sama sztyca jest dość długa. Jeszcze jeden koreczek. Opa. Długa, odpowiednio sztywna, a zarazem pewnie ją się trzyma w dłoni, więc myślę, że w sztycach to sytuacja wygląda tak, że w zależności od tego, jakim dysponujemy budżetem, jak ten budżet jest mniejszy, to lepiej kupić tą sztycę troszeczkę krótszą, ale taką, która dobrze nam będzie leżała w dłoni, nie będzie nam tej dłoni przeciążała. Natomiast jeżeli budżet pozwala nam, delikatnie mówiąc, zaszaleć, to spokojnie można wejść w taką sztycę 4-metrową, nawet jeżeli tak długa nie będzie nam potrzebna, zawsze możemy jeden element odpiąć i wędkować w taki sposób, żebyśmy mieli z tego jak największą frajdę. Samą sztycę damy już na stanowisko. Ja ze względu na to, że jestem praworęczny, to zwykle sama sztyca jest u mnie ulokowana na stanowisku po lewej stronie. Tutaj, żeby to wszystko później w trakcie wędkowania sobie łatwiej pewne rzeczy wycofywać, skorzystamy z naszej torby. Jak widać, przydaje się nie tylko do transportu, ale można ją wykorzystać już nad wodą do tego, żeby oprzeć sobie sztycę, żeby łatwiej można było z niej korzystać nad całą wodą.
Ja zwykle wypuszczam ryby, natomiast dzisiaj planujemy Wam pokazać. Mamy taki ambitny plan i wierzymy w to, że uda nam się kilka rybek złowić, tak żeby je przytrzymać w dobrej kondycji. Ja stosuję kwadratowe, w zasadzie prostokątne siatki, które mają kilka obręczy jeszcze dodatkowo dociążonych, tak aby łatwo sobie tonęło. Taka kwadratowa siatka, szczególnie w wodach płynących, sprawia, że trzyma się to wszystko sprawniej dna. Nie przetacza nam się, oczywiście zawsze możemy dociążyć jeszcze sobie ostatnie segmenty. Natomiast no, siatka też jest zbudowana w taki sposób, że i materiał szybko schnie, a z drugiej strony jest na tyle silna, że nawet jak złowimy tych ryb troszkę więcej, to sprawnie je wyciągniemy. Ona jest też odporna na przetarcia na tej przybrzeżnej faszynie, bo jednak rybki nam tam w siatce zwykle się dość mocno przemieszczają. Sama siatka natomiast przez to, że jest dość spora, zapewnia rybom komfort, one nie tracą tak dużo śluzu, chociaż tak jak mówię, jeżeli nie musicie siatek używać, to lepiej taką rybkę złowić, wypuścić od razu w lepszej kondycji, wróci sobie do wody. Ja używam siatki akurat na prywatną zasiadkę 3-metrowej, na zawodach, szczególnie tej wyższej rangi, te siatki muszą być dłuższe, muszą być to siatki 4-metrowe, natomiast jak łowię prywatnie, z racji też kwestii związanych ze schnięciem, wolę krótsze rozwiązanie. Te ryby i tak będą miały zapewniony komfort, a ci, co nie startują w zawodach, 3-metrowa siatka w zupełności wystarczy, nie obciąży tak mocno waszej kieszeni. Samym rybkom zapewnić komfort, to pomożemy tej siatce się w odpowiedni sposób. Siatka też jest doskonałym podparciem dla naszego kosza, więc tak naprawdę robi za podpórkę dla naszego podbieraka. Dla dobrej organizacji na samym stanowisku warto mieć wszystko pod ręką. Mamy półkę, natomiast glinę czy też zanętę przechowuję w takich małych miseczkach. To jest akurat rozwiązanie, które dobrze się sprawdza. To wszystko jest kompaktowe. Tutaj są, tak jak widać, samą miseczkę można dodatkowo złapać na takie zaczaski. To pozwala nam, że ona się pewnie trzyma, nie wypadnie nam. System sam kompatybilny pod nogi. Od 25 w górę swobodnie to montujemy. To jest oczywiście rozwiązanie, które mi się sprawdza, natomiast tych rozwiązań na rynku jest na tyle dużo. Wybierzcie takie, które da Wam najwięcej frajdy złowienia. Bazą mojej mieszanki będą dwie gliny, glina Double Lim, glina Argile, mniej więcej zmieszana w proporcjach 2:1 na korzyść gliny Double Lim. Wszystko zabarwione jeszcze czarnym barwnikiem. Trochę to oczywiście dobarwi ta czarna glina Argile, ale ja rzeczywiście lubię taki mocno, intensywnie czarny kolor podczas zimowych zasiadek. Tego barwnika nie oszczędzam, ja go zawsze dosypuję do suchej mieszanki, a później nawilżam. Ten kolor jest wtedy bardziej intensywny, według mnie wtedy więcej tak zwanej czarnej chmurki pojawia się w dolnej partii
gliny myślę, że leszczy to nie odstrasza, a zakładam, że wręcz im się to mocno podoba. Lubią w takim środowisku żerować. Do tego oczywiście trafia zanęta, natomiast tej zanęty nie trafia zbyt wiele. Generalnie na te proporcje w okresie zimowym to są zwykle 1:5, nieraz jeszcze bardziej ubogo. Są też takie momenty, gdzie ze spożywki całkowicie należy zrezygnować. Natomiast wtedy oczywiście dochodzą innego rodzaju dodatki. Ja tego typu gliny na pewno zawsze podbijam czarnym, drobnym pieczywkiem fluo, tak żeby trochę to przyprószyć, żeby nadać temu taki efekt. To za chwilę zresztą pokażemy, jak wygląda taka gotowa mieszanka. Ona jest wtedy czarna z takimi czerwonymi kropeczkami. Natomiast zanęta, która dobrze się sprawdza w okresie zimowym, to w zasadzie są moje dwie ulubione mieszanki. Zawodnicza płoć z dragona, nasza teamowa zanęta mocno ziołowa i zanęta, którą ja zawsze kojarzę z taką przyprawą magii, zanęta Superlock. To jest zanęta, której receptura została opracowana przez słynnego Kremkusa. Ci młodsi może mnie kojarzyć, starsi na pewno kojarzą. W 90-tych latach kultowa postać wędkarska. Jedna zanęta, ta płciowa, jest czarna, tamta zanęta natomiast ma jaśniejszy kolor. Obie bez względu na kolor doprawiam tym czarnym barwnikiem dla zasady, dlatego zwykle widzicie moje dłonie na zdjęciach mocno upaćkane barwnikiem. Dzisiaj jeszcze są one czyste. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części filmu. Natomiast barwnik robi swoją robotę, więc nie zabierzemy mu tych właściwości. Stosujcie proporcje oczywiście takie, jak chcecie. Możecie iść tą drugą szkołą, dosypywać do mokrej mieszanki. Dowolność i sposób pewnie rzecz indywidualna. Ja opowiadam o swoim wędkowaniu, o tym, które praktykuję, więc zobaczymy, czy ta forma podania i barwnika, i dobór glin się dzisiaj sprawdzi. Mieliśmy tą mieszankę taką bardziej brązową. Im więcej używamy zraszacza, tym staje się ona bardziej czarna, co widać też zresztą po moich dłoniach. Ten barwnik właśnie taką robotę będzie nam robił na dnie. Będzie puszczał tą chmurkę. To dość mocno barwi. Oczywiście ilość tego barwnika musicie dobrać sami. Ja sypię to tak naprawdę na oko, bo mam już jakieś takie swoje wyczucie, ile go używam, ale to w trakcie zasiadek wyczujecie, ile tego tak naprawdę potrzeba, żeby było ok, czy bardziej Wam się sprawdza użycie mniejszej ilości, czy też większej. Taka jest różnica między kolorem gliny przed, a tak wygląda glina już po użyciu. Barwnika sprawne oko zauważy tutaj, albo nie zauważy, drobne czerwone kropeczki. To jest to drobne pieczywo fluo od Dragona. Takie właśnie drobne w okresie zimowym najbardziej się sprawdza. Ja oczywiście jeszcze tą glinę, ze względu na to, że tutaj jest dość głęboko, chcę, żeby to wszystko sobie sprawnie doleciało do dna. Podbijam delikatnie bentonitem. Oczywiście można to zrobić bentonitem, można to zrobić kolerem. Oba składniki mają trochę inne właściwości. Dobór jest w Waszych rękach. Ja używam bentonitu. Naprawdę nie pójdzie tego dużo. Tak, żeby nam tylko troszeczkę to tak
Naprawdę ten bentonit jeszcze bardziej się uaktywni w momencie, jak zroszymy to wszystko wodą. Ja dzisiaj też dość nietypowo, w odróżnieniu od swojego wędkarskiego partnera, który widzę tam ostro walczy z ochotkami. Czy pół godziny zakładał ochotkę, w końcu zarzuca. Ma dobrą miejscówkę, ukrył się w trzcinach, chroniony od wiatru, ale był tu pierwszy, więc... Widać, wędkarstwo to brudna robota. Trzeba będzie się dobrze domyć przed powrotem do domu. Sprawdzimy, jak to wygląda. Odmierzanie, oczywiście są do tego specjalne kijki dystansowe, natomiast czy wbijecie tutaj dwie podpórki tradycyjne, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie, które pozwoli nam w jednym miejscu podpiąć koszyk, a w drugim odmierzać odległość wcześniej zadaną. Ja zwykle te dwa kijki odstawiam w odstępach od 2 do 3 metrów, w zależności od tego, jak mi pozwala łowisko, jak jest trudno dostępny brzeg, i później wielokrotność tej odległości sobie odmierzam. Wychodzi mi wynik, na jakim wędkuję. Szkół odmierzania odległości jest sporo. Można to robić na tak zwane ósemki, czyli jechać to tak, później jechać tak, tak, i tu mamy te słynne ósemki, które gdzieś tam bardziej praktykują sobie angielscy wędkarze. Ja natomiast tak się nauczyłem i za bardzo te ósemki mi nie leżą. Jadę tradycyjnie, czyli tak, 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 i w zależności, ile tych odległości mam sobie odmierzyć, zliczam. Później sobie to wszystko mnożę i wychodzi mi dystans, na którym wcześniej po gruntowaniu zadałem, że ta odległość jest dla mnie bezpieczna, właściwa. Nie mam tam zaczepów, a dno jest na tyle ciekawe, że powinny tam być ryby. Przygotowujemy się już do samego nęcenia. Mamy tutaj odsączonego z wody kastera. Oczywiście on jest dość wilgotny, więc tą mieszankę celowo nie nawilżyłem już tak ostatecznie, bo trochę jeszcze to robactwo odda nam wilgoci. Garstka ochotki hakowej, trochę jokersa, to wszystko sobie rozprowadzimy. Jeżeli uznamy, że trochę przesadziliśmy z robakiem, nie chce nam się to tak super formować, to ewentualnie dodamy jeszcze trochę gliny. Jeżeli uznamy, że trzeba będzie to wszystko dowilżyć, zawsze będziemy mieli ten bufor bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast na początku za dużo dodamy tak naprawdę wody, same robaki oddadzą jeszcze trochę od siebie wody, to później taką mieszankę już jest tak naprawdę bardzo ciężko uratować.
Sposobów na nawijanie koszyka zanotowego potocznie zwanego szmanką jest sporo. Ja przez większość sezonów praktykuję sposób taki, że ubijam sobie wałek. To już tak na wyczucie wiem, że ten powinien tu pasować. Czyli jego średnica jest taka, nawet może być troszeczkę większy. Czyli luźno nam tutaj przychodzi. Tego luzu nie musi być zbyt wiele. Może być minimalnie większy. Minimalnie wychodzić za obryć naszego koszyka. Od spodu sobie taki wałeczek czopuje, czyli taki wałek, który często w metodach spławikowych podajemy w trakcie nęcenia, trafia nam na dno. Po szarpnięciu wędką tutaj w wyniku wody ten czop nam puszcza, on tylko blokuje nam w trakcie rzutu i wstępnej fazy opadania nasz wałek i taki towar opada na dno. Chwila się nam osypuje, więc szczególnie gdy mamy uciągi albo specyficzne jest żerowanie ryb, zależy nam na tym, żeby taki wałeczek podać, to ilość tych wałków już dostosowujecie do własnych potrzeb. Możemy tutaj podać w formie wałeczka różnego rodzaju rzeczy, bo tak naprawdę co skleimy, czy to będą robaki, czy to będą jakieś inne ziarna, to jest zależne od nas. Natomiast mamy gwarancję, że to dotrze nam w takiej właśnie formie do dna. Oczywiście tutaj mamy koszyk z otworkami. Jeżeli ta głębokość łowiska jest spora, uciąg jest bardzo duży, możemy bardzo prosto owinąć sobie tą część koszyka czarną taśmą izolacyjną, czy dowolnie jaką, bo ten koszyk nie będzie nam służył do wędkowania. Wtedy ograniczymy tak naprawdę obmywanie samego koszyka. Koszyków na rynku jest sporo. Są takie, które mają dane dno przytkane na stałe. Znajdziecie pewnie rozwiązanie, które będzie pasowało Wam pod typ łowiska, na którym mówicie. Dzisiaj natomiast będziemy mówili troszeczkę inaczej. Uciągu tutaj nie ma prawie w ogóle, mimo tego, że jest dość spora głębokość. Ja tam odpowiednio przygotowałem mieszankę i nie będziemy robili wałków, tylko zanętę będziemy sobie upychali w koszyku. Delikatnie, tą dolną część minimalnie mocniej i w takiej formie podawali. Chcemy sobie przygotować na dnie dywan z gliny i z dodatków mięsnych. Zakładamy, że takie rozwiązanie się sprawdzi i będzie dla nas rozwiązaniem optymalnym.
tułowiska w okresie zimowym. Nie musi być tego bardzo dużo. Ja w tej chwili podaję taką dość obfitą mieszankę, natomiast później, w zależności od tego, co zamierzamy łowić i co zostaniemy na łowisku, możemy jeszcze parę rzeczy jakby regulować. Ja podam 4-5 koszyczków na tak zwany starter, a resztę będziemy już dozowali w trakcie wędkowania. Będziemy łowili dość dynamicznie, czyli max 5 minut koszyk w wodzie, przerzutka i tym sosem będziemy jeszcze donęcali nasze łowisko. Jak widzicie, nęce z użyciem wędziska Megabaits Tactics, długość 3,9, wyrzut do 130 gram. Kij jest na tyle długi, że pozwala podawać i celnie, i na, powiedzmy, ten dystans, jak mówiłem, do max 60 metrów wałeczki z jedzeniem. Daje też komfort fajnego wyszarpywania. Gdyby ten kij był krótszy, to nie byłoby takie komfortowe. Kij 3,9 daje nam ten komfort, że dość sprawnie to przebiega, natomiast sama praca kija zapewnia nam też taki komfort, że jeżeli coś sami przeholujemy, ten rzut będzie zbyt dynamiczny lub nawet za zbyt ambitnie podejdziemy do samego wyszarpywania, to on zrekompensuje, zniweluje w zasadzie nasze błędy i dlatego wybór padł właśnie na to wędzisko. Sama budowa stanowiska wędkarskiego w moim przypadku zwykle opiera się na tym, aby było ono jak najbardziej ergonomiczne, aby szczególnie wędka była pod ręką, a z drugiej strony, tak jak to jest w tym przypadku, sama podpórka dolnika stanowiła swoisty podłokietnik. Wtedy mam cały czas kontakt z dolnikiem wędki, mogę szybko zareagować nawet na najdrobniejsze branie. Sama podpórka, która podtrzymuje już szczytową część wędziska, ona jest zbudowana w taki sposób, że możemy regulować jej wysokość. Tutaj po nóżce kilka regulacji ma ukrytych też w sobie. Możemy nadawać odpowiedni kąt położenia wędki względem tafli wody i miejsca, w którym wędkujemy. Po lewej ręce natomiast mam to, co dla ryb najważniejsze, czyli jedzenie. Łatwo tutaj do tego podajnika mogę w każdej chwili sprawdzić sobie wilgotność mieszanki. Łatwo się to wszystko miesza. Zwykle znów za prawą ręką ukryty jest zraszacz. Przynajmniej gdzieś tu był, jest, tak? On zwykle jest blisko, mimo tego, że łowimy w okresie, gdzie jest chłodno. Czasami ta woda nawet lubi sobie delikatnie przymarzać. Warto kontrolować nawilżenie samej mieszanki, tak abyśmy podawali to w łowisko, co według nas jest najbardziej optymalne, żeby ta mieszanka ani nie była za mokra, ani nie była za sucha. Natomiast, tak jak widzicie, po lewej stronie mam podbierak. Zakładam, że on się nam dzisiaj przyda. Opiera się na ostatniej obręczy naszej siatki. Można oczywiście to robić w taki sposób, można ten podbierak mieć z prawej strony, to wszystko w zależności od tego, jak nam jest łatwiej nim operować. Natomiast takie centrum dowodzenia, czyli przypony, akcesoria, jakiś na podorędziu koszyczek, zakładam, że nie będzie zaczepów, plus robactwo mamy tutaj, a w gazetach ukryte to, czym ewentualnie będziemy naszą mieszankę wzbogacać, jeżeli uznamy, że jest taka konieczność. Natomiast samo stanowisko wędkarskie to nie jest reguła i wcale tak nie musimy wędkować. Często nasze wypady planujemy krótko przed nimi, więc nie zawsze mamy spakowane auto. Wtedy możemy zabrać zwykły, podręczny stołek lub po prostu nie interesuje nas wędkarstwo zawodnicze i wtedy łowimy zupełnie inaczej. Takie wędkarstwo z takiego małego stołeczka ma też sporo zalet, tak? Możemy szybciej zmienić miejscówkę. Oczywiście wtedy
nie podłączymy tych wszystkich elementów, które podpinamy pod nogi kombajnu czy siedziska, natomiast załatwimy to równie sprawnie podpórkami, nawet tymi najtańszymi ze sklepu. Kąt położenia względem tafli wody wędziska, to tak naprawdę wszystko kwestie zależne i od upodobań wędkarzy, i od tego, nad jakim akwenem jesteśmy. Tutaj mimo tego, że jesteśmy nad Odrą, szczytówka wędki jest bardzo nisko nad taflą wody, bo praktycznie nie mamy uciągu, a wieje też wiaterek, więc nie chcemy mieć tych brań przekłamanych. Takie położenie się sprawdza, natomiast gdybyśmy mieli uciąg większy, to wiadomo, tradycyjne podejście wielu wędkarzy z wysoko uniesioną górną częścią wędziska jest jak najbardziej wskazane. Tutaj już działają elementy fizyki związane z naporem samej wody na żyłkę i z tym, czy ten zestaw nam będzie się bardziej lub mniej przemieszczał od naporu wody na linkę. Więc sposobów jest sporo, wybierzcie ten, który jest dla Was najwłaściwszy, ten, na który pozwala Wam i portfel, a z drugiej strony sposób wędkowania, który daje Wam najwięcej radości. Ja dzisiaj siedzę na kombajnie, ale gdy rzeczywiście zaraz po pracy biegnę na szybką federową godzinną czy dwugodzinną zasiadkę, zawsze w aucie mam zwykły stołeczek, tradycyjne podpórki. I tak naprawdę to często nie wpływa i na komfort łowienia, i na jego efektywność. Więc róbcie tak, jak Wam jest najlepiej. Miejcie z tego frajdę. Do zobaczenia nad wodą.